Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną pianka, nie wiem która, może zaczniemy od żółtej. Kupiłem sobie mój ulubiony kwas Black Car Cosmetics Felga Cleaner. Zapaszek, czy to jest to samo? Całą piąteczkę. No oczywiście, że to. Gdzie go używałem w wielu filmach. Ostatni film jaki z nim nagrywałem, słuchaj, to było przy powłoce z Iconart Q5. Odtykanie. A, i ten film bodajże będzie za tydzień. Za tydzień? Nie, w tę niedzielę będzie aplikacja tej powłoki, a w poniedziałek, bo u mnie jest 7 października, będzie odtykanie właśnie tym produktem. Zajebisty kwas, bo jest w ogóle mistrzostwo. Rozcieńczasz albo w koncentracie jedziesz i jak w formie piany. O, cudowna sprawa. Ale tak, chciałbym dzisiaj pobawić się pianami kolorowymi. I teraz tak, słuchaj, to będzie szybki strzał, ja tutaj się nie będę jakoś strasznie rozwodził, rozbijał. Nie będę używał też na pewno mierników do mierzenia pH tego produktu, z tego względu, że one te piany z reguły farbują, później jest ciężko odbarwić ten cały trzoneczek, który jest z jakiegoś takiego dziwnego materiału, nawet jak jest gęsty dioronizer, ciężko jest wypukać. Polecimy standardowo. 1 do 10. Zaczniemy dzisiaj od żółtej na mańku. Na mańku siedzi film. Był, kiedy był? A, wczoraj był film z Projekt No Name. Co dostałem produkty o tym samym zapachu. Tu jakiś top coat, tu chyba hydro, tutaj wosk. A tutaj siedzi bodajże Quick Detailer, tak, który mi się zajebiście podobał. Tutaj widać, że ten top coat, kurczę, on fajnie siedzi, on potrzebował trochę czasu, żeby zrobić ładne uderzenie. Na początku on jest taki nijaki, później jak zaczyna się prawdopodobnie utwardzać, no to wtedy pokazuje pazurka. A, idę po pojemnik. Słuchaj, standardowo, co on taki brudny? Już go czyścimy, nie wolno tak to się nie bawimy. Standardowo, słuchaj, 51 do 10, tu mam pół litra płynu, tu leję 50-teczkę. Zobacz. Ale gęścioch. Znaczy gęścioch. Ile barwnika. O kurczę, ale będzie kosmosik. Co ja tu wziąłem? Tak, yellow. No to już z tym barwnikiem piany miałem. Fantastyczna sprawa, taki fluorescencyjny. O, kozactwo. Ale zobacz, jak wszystko zabarwia. Ja pierdzielę. Zobaczmy. Da się wypukać. Tak, to jest ten sam barwnik. Już piany w tym klimacie były. Nie wiem, kto komu robi tą pianę, ale to jest chyba kwestia pewnie barwnika. Tak, który było ciężko wypukać. Osadzał się na wszystkim. Zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. Dobra, przelewam do buteleczki. Okej. Tararara, kolor. Fajna bajka, co? Jak ktoś się lubi pobawić kolorowymi pianami. Zobacz, jak to wygląda. Fajnie. A, zapach. O kurde, przyjemnie. Chyba ich APC tak pachnie. Przyjemny zapach, naprawdę. Momencik, zaraz jeszcze niuchnę z butli. Czekaj, czy wszystkie tak samo pachną. Tak, znaczy szału nie ma, no to nie jest tak, że to jest jakiś mega przyjemny zapach. Jest trochę chemiczny, ale oni chyba APC mają o tym zapachu. Zobacz, jak to będzie wyglądać, widzisz? Tak, to jest ten barwnik, co siedzi na wszystkim. Ja, nie wiem, czy Elite Detailer też nie ma właśnie z tym barwnikiem. Kurczę, no to już wiem, co będzie. No i tutaj będzie lipa. Będzie siedział w zakamarkach, będzie wypływał, jeżeli to jest to, co ja myślę. No dobra, słuchaj, idę z tamtej strony. Auto brudne, nie wiem, nie myte prawie miesiąc chyba, z tego, co kojarzy. Chyba tak, prawie miesiąc. No dobra, to co, lecimy. Od tej strony, zobaczmy, jak się to będzie kładło. Thank you.
Ładnie siedzi ta piana. No kolorek zajebisty. Zobacz. Ale zobacz jak spływa 1 do 10. Rewelacja. Konsystencja taka jaką bym chciał. Kurczę, nie włączyłem stopera. No nic, nic. Stoper. Wróć. Lecisz. Dobra, niech leci. Powiedzmy, że minuta minęła na pewno od aplikacji z tamtej strony. Oczywiście z ilością piany przesadziłem, chciałem ją do końca wytrzaskać. Kolor zajebisty. No nie jest. Jest klimat, no jest klimat. Jeszcze tu z butli wyleję. Tak. Bez. No jest jazda, tylko teraz tak. Trzeba będzie. Ale widzę, że nie barwi mi tutaj betoniku. Za to wypukanie z butelki pewnie będzie przesrane. I czuję, że z tych wszystkich ten kolor będzie najładniejszy. Jeszcze ciekawy jestem tej zielonej. Bo niebieska to jest klasyk, ale to wiadomo, no zobaczymy. Zmiękczanie brudu zobaczymy za chwilę, jak to będzie się ładnie. Zobacz tu, jak fajnie to wygląda. Ale jazda. U mnie jest 10 stopni, więc pianka sobie może chwilę poleżeć. A nie, wypukało się rewelacyjnie. To, co mówiłem wcześniej, że tak powiem, nieważne. Bo tamten produkt, który miałem, to tak zabarwiał, że nawet z butelki nie mogłem wypukać. Tutaj nie. No spoko, spoko, zobacz, buteleczka czyściutka, fajnie. Czyli nie będzie zabarwiać betonu. Zresztą to się sprawdzi. Zobaczymy. Teraz tak, bierzemy lance i zaraz będziemy jechać. Jak to siedzi? Zajebiście, zobacz. Tutaj na tym wosku trzyma się. Tutaj też z tyłu chyba był wosk. Siedzi pięknie, słuchaj. Patrz. Patrz jak się trzyma. I ona się przykleiła i siedzi. Jestem bardzo miło zaskoczony. No, zobacz na masce. Stanęła, to co miało spłynąć, spłynęło, teraz powolutku ciągnie. O, zajebiście. No jaram się. Cudownie, kurde, tu fajnie wygląda. Ogień, co? Tu jest ogień. Zobacz jak siedzi, skurkowana i to nie chce się ruszać. Fakt, że temperatura jest sprzyjająca, wilgotno, także tutaj nie ma tematu. 2 minuty, czyli liczę jakieś 3 i ona siedzi. Zajebiście. No nieźle. Może zrobię 3 oddzielne filmy z każdą pianą. Tak, tak zrobię. Może co jakiś piąteczek, bo widzę, że jest fajnie. Zapach, no niestety tego, ale czy on nie jest męczący, on jest wyczuwalny. No nie jest to mistrz, ale nie śmierdzi zasadą, to jest fajne. Zmierzyłbym kurczę pH, ale nie chcę tych mierników męczyć kurczę tym kolorem. No jest nieźle, no jest nieźle. I siedzi. Słuchaj, czy ona się robi kaszkowata? Nie, nie robi się kaszkowata. Ładnie siedzi, bardzo ładnie. I tak, zaraz będziemy, jak znajdę gdzieś suchy plac, to jadę. Wiadomo, jakby było plus 20, też inaczej by to wyglądało. Dobra, myślę, że najwyższa pora. 3 minuty, liczę, że jakieś 4 posiedziało, więc tak klasycznie. Nie ma to, że jest jakimś mistrzem, jeżeli chodzi o siedzenie na lakierze. Ale teraz najważniejsze, jak zebrało? Lipa. Taka typowo efekciarska pianka. Typowy neutralik taki, żeby właśnie zrobić sobie dobrze, że tak powiem. Czyli jakaś zmiana, żeby nie było, że cały czas jeździsz białym szaleństwem, wjeżdżasz z kolorem i ta no robi to, no jest przyjemnie, no jest inaczej, no banan na gębie jest, no nie da się ukryć. No niestety. No dobra, to już o pianie wszystko wiem, słuchaj. Zwykła, neutralna piana na letnie klimaty, żeby właśnie przylansić. Po prostu.
jesienią czy zimą, no nas z pianownicy niestety nie zrobi tutaj jakiegoś grubszego zbierania brudu. Z oprysku nie będę jechał, bo to szkoda prądu. Tutaj właśnie chodzi o ten, o jakby to powiedzieć, kurczę, brakło mi słowa, słuchaj. O lansik, o właśnie, o lansik, żeby był kolorek, kurczę, żeby było przyjemnie, żeby poprawić ci troszeczkę humor, tak jak mnie z rana. No fajnie, fajnie to wygląda. Takich pian na rynku pewnie, że jest wiele. No dobra, słuchaj, ja nie będę więcej kombinował. Kolejna pianka, zobaczymy, nie wiem która. Może niebieska, może zielona. Zobaczymy, ta fantastyczna, taki fluorescencyjny kolorek. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Pożegnałem się, ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, wypłukiwanie, zobacz. Właśnie, z zakamarków będzie wypływać niestety barwnik. I tak jest przy każdej pianie, która właśnie jest z kolorem. To jest minus tych pian. Fajny efekt, człowiek się jara, bo to banan na gębie, ale wypłukiwania jest troszeczkę, zobacz. I cały czas taka smuga. Wypłuczesz i ona się za jakiś czas pojawi. To jest właśnie mega minus.